dzisiaj będziemy to śpiewali. Grali na dzwonkach, na bębnach. I na ukulelach. No i na pianinie będzie. No właśnie. Nie się na ukulelach, tylko na ukulele. Ale po białym człowieku, tutaj jesteśmy w telewizji. Program Dream Up to program Fundacji BNP Paribas, z którą my jako Fundacja Wspólnota Dźwięku współpracowaliśmy przez ostatnie 3 lata. W tym projekcie chodziło o to, żeby tworzyć autorskie piosenki, żeby pisać własne teksty, żeby tworzyć własną muzykę. Chodziło nam o to też w ośrodkach takich wychowawczych jak Ogniska Środowiskowe, żeby pokazać dzieciom, jak o swoich problemach możemy opowiadać poprzez sztukę i to słychać w piosenkach, które napisali. Zapytaliśmy ich o czym oni by chcieli opowiedzieć. I ten proces tak naprawdę odbywał się w różny sposób. Niektórzy przynieśli wypracowaną przez siebie piosenkę, którą napisali w domu na przykład, a inne piosenki powstawały tutaj na miejscu, na warsztatach. To jest trudna praca, bo trzeba ją napisać, żeby był refren. Tak, żeby był refren, napisać ją trzeba. No i później stworzyć melodię i spróbować zaśpiewać. W ciągu 3 lat przez zajęcia przewinęło się około 100 dzieci, ale były takie grupy stałe w ognisku Muranów, w ognisku Marymont oraz od tego roku w Sejnach, gdzie wspólnie pracowaliśmy i tworzyliśmy piosenki. Napisałam piosenkę Agaty, no bo jestem Agata oczywiście. Ona była taka motywacyjna, że zawsze trzeba pamiętać, że jest jakby tak dobre chwile zawsze będą, zawsze jest światełko w tunelu i trzeba wierzyć, że uda się. Dzisiaj będę nie tylko konferansjerką, ale również będę występować ze swoim ogniskiem. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Chciałabym wszystkich serdecznie powitać na kolejnym takim już spotkaniu News Dream Upu i zapraszam ciocię, które prowadzą ten projekt. Jestem bardzo dumna z dzieciaków i z tego, jaką pracę wykonali i że odważyli się wejść na scenę i powiedzieć, zaśpiewać parę słów do mikrofonu. Koncert finałowy to przede wszystkim dużo emocji, taka duża ekscytacja, co to będzie, jak to będzie, że wszyscy się bardzo cieszyli tym, że podzielą się tymi swoimi piosenkami i tym, co napisali. No i była taka, mam wrażenie, duża mobilizacja przed wyjazdem, że nagle mieliśmy jakieś dodatkowe próby, więc wszyscy się na nie stawiali, wszyscy ćwiczyli do ostatniej chwili. Nawet była taka sytuacja, że niektórzy nie poszli jeść obiadu przed koncertem, tylko jeszcze doćwiczali swoje fragmenty. Tak. No i wydaje mi się, że też dla mnie na przykład to było zaskakujące, że z taką dużą łatwością oni wychodzili na tą scenę z taką radością i chęcią. Nie trzeba było nikogo namawiać. I też z tego, co wiem, no to po rozmowach z nimi, gdzieś ten koncert był dla nich jakimś takim ważnym wydarzeniem, właśnie poruszającym jakieś takie emocje wzruszenia czy radości. To było świetnie. Dzieci bardzo miłe, gościnne, jak zawsze. Wszystko świetnie. Świetnie nam poszło. No i było świetnie. Wszystko dobrze.
mogłem występować, ludzie bili brawo i to było dla mnie fajne. Im takie miłe. Oni nas też wpuścili do swojego świata, wiesz, gdzie oni nam pokazywali swoje inspiracje, swój świat, też dzielili się na co dzień swoimi trudami, bo nie dało się wejść w te zajęcia jakby w oderwaniu od ich codziennego życia, nie? Jakby oni się z nami dzielili swoim kawałkiem codzienności i często ten kawałek codzienności pokazywali w piosenkach i nie było to łatwe, bo trzeba się było zmierzyć ze spadkiem formy, z różnego rodzaju trudnościami, które się w nich odbijały, ale co wydaje mi się było fajne, to, że oni w muzyce znajdowali i trochę zabawy, i trochę radości, trochę takiej przestrzeni, gdzie mogli być naprawdę sobą, mogli robić to, co się im podoba, opowiedzieć o tym, o czym się im tam dzisiaj widzi i podoba. I to było wartościowe, to, że oni się jakby przy nas też trochę otworzyli, że tak poczuli, mam nadzieję, że mają w nas starsze kumpele. Tak. Wsparcie. Tak. Że mają wsparcie i że też na swój sposób potrafimy ich zrozumieć i pomóc im przyjrzeć się tym codziennym wyzwaniom przez właśnie pisanie tych piosenek. Po tym roku, no to przede wszystkim grupa się bardzo zżyła ze sobą. Już tutaj można powiedzieć, że to nie jest grupa, to już jest zespół. Ludzi, którzy naprawdę siebie rozumieją, siebie szanują, siebie lubią bardzo. I wydaje mi się, że taki proces rozwoju był taki, że to się stawało coraz mocniejsze. Że się ta grupa w tym momencie jest dosyć mocna. No i też odważniejsza. Się w jakiś taki sposób muzyczny. Muzyka mi jest taka, że jak śpiewam, jest lepiej. I jak czasami mi jest źle, to czasami sobie śpiewam i mi robi się lepiej. Super, super śpiewam. Naprawdę bardzo lubię. Bardzo kocham śpiewanie. Lubię śpiewać dlatego, że można też się podzielić swoimi marzeniami. Widzę, jak ten projekt się rozwinął w ciągu tych 3 lat. Od pierwszego roku, kiedy zaczynaliśmy tak trochę nieśmiale, wokalnie, do tego 3 roku, do tego finału, kiedy wszystkie dzieci odważnie stały na scenie, grały na różnych instrumentach. Tych piosenek było wiele więcej niż w ciągu pierwszego roku, więc i dzieci się uczyły, jak tworzyć piosenki, jak pisać, rozwijały swoje umiejętności instrumentalne, ale także my jako prowadzący uczyliśmy się, jak ten projekt rozwinąć w ogóle, jak go modyfikować, jakie są potrzeby, jakie zmiany musimy wprowadzić w każdym roku. Więc myślę, że dla obu stron było to bardzo rozwijające doświadczenie i ekscytujące doświadczenie. Dziękujemy! Ziemia, ziemia, to masz dom, ziemia, kocham ją.